Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Jako że dzisiaj jest niedziela, to za żadną robotę oczywiście się nie biorę, a byłem dzisiaj na targu. Kurki już tutaj opędzlowały, co im przyszykowałem, ale to jeszcze będę miał na dzień, a nawet dwa, na takie porządne porcje, bo sporo warzyw mi wpadło za naprawdę jakieś tam symboliczne pieniądze, takie odpadowe. Kapusta pekińska, która już wiecie, jeden liść ma taki ciemniejszy z wierzchu, albo pomidory jakieś poobtukiwane. Naprawdę warto po tych rynkach sobie pochodzić, poszukać, kto tam sprzedaje. Oni chętnie to oddają za grosze, aby się tego pozbyć, a wiadomo, jak ktoś do wyboru ma piękne, eleganckie, nie wiem, na przykład pomidorki, to takich poobtukiwanych, a nie zepsutych, to nie chcę. No czasami ludzie to biorą na jakieś zupy albo przeciery, albo ta kapusta pekińska, to chyba z 5 główek wziąłem, też tam jak naprawdę jakieś tam minimalne pieniądze, no bo już też taka poobtukiwana, trochę zleżana, ale dobra, nie zepsuta, kury bardzo lubią, a i króliki u mnie lubią, zaraz im damy. Co do królików, to kupiłem też nowe poidełko dla łatki, trochę inne niż mam do tej pory, bo takiego jak miałem nie było. I zaraz jej zamontujemy, już to opukałem, wyczyściłem, jakby tam jakieś zanieczyszczenia były, może poprodukcyjne, ale tak sobie pomyślałem, że w zasadzie jakbym gdzieś znalazł, to ten zaworek tylko bym wymienił. Jak wstałem dzisiaj rano, to była woda, ale jak już przepuszcza, trzeba wymienić, bo zaraz wracam do roboty, już ostatni dzień urlopu dzisiaj. No to szkoda by było w takie upały, żeby i cała woda wyleciała i cały dzień bez wody siedziała. Montaż tego nie jest zbyt trudny. Po prostu to wtykamy, gdzie to jest? Tutaj, w tę dziurkę. A nawet ona chyba ma ten. Tak, ona ma gwint, to jeszcze lepiej. Lepiej się będzie to trzymało, trochę trzeba się nakręcić, co zrobić. No i potem od środka to przykręcić. To prościzna, nie zanudzam was, ale z takich ciekawostek to do trzymania nie ma druta, tylko jest taka sprężynka, ale chyba tamten drut, co mam, będzie wygodniejszy. Zobaczymy, czy pasuje. Najważniejsze, że zaworek trzyma. Jak naciskamy, to kapie woda. Jak nie naciskamy, to nie kapie. A ten stary sam się, widzę, naprawił, bo teraz nie przepuszcza wody. No ale jak już kupiłem, to zamontuję i te nowe, mam nadzieję, że ten drucik będzie pasował. Drucik pasuje, jakby od tego był, w tą stronę się otwiera, elegancko, nie jest złe to ustrojstwo, z tego też jestem zadowolony. O, tu przykrywka mam w drugą stronę, ale to ja to źle wsadziłem. No i dobra, zaraz wam przyniosę jakieś smakołyki. A jak tam, kukurydza smakowała? No, smakowała, prawie nic z niej nie zostało, ale i sianka nie ma. On to jest łakomczuch, a ciekawe, czy łatka wyjadła, bo nawet nie zajrzałem. Masz jeszcze kukurydzę? A ona to wcale, nawet śladu nie ma po kukurydzy. Jutro jest poniedziałek, jutro tu będą mieli wyczyszczone te klateczki. A nie, tu ma kukurydzę, patrzcie, jak opędzlowała. Od czasu do czasu można im dawać. A te stare poidełko sobie zostawię z tamtą sprężynką do wieszania. Może się jeszcze kiedyś przyda. Mam tutaj parę smakołyków dla królików. I patrzcie, jakie to oberwałem z tej pekinki, tylko te zewnętrzne liście. I ona wygląda, macie i kurę, dopiero jadłyście, no, smacznego. I ona wygląda, jakby była zupełnie w porządku. Tu jeszcze liście z rzodkiewki mam. Te pomidory to też o takie niby tu trochę obite, jakieś zieloniejsze, ale tak to eleganckie, a cena jest 3-krotnie niższa jak normalna za takie. A czarnemu to nie robi różnicy, co? Jaki tam liść był na zewnątrz, taki czy siaki. Smacznego, masz jeszcze trochę liści z rzodkiewki, ale rzodkiewkę to już sobie wziąłem. Łatka też dostała, ona coś taka strachliwa bardziej. Tu zaglądam, to się tam chowa. Ale o, widać, że jej tu trochę przepuszczał ten, tamte poidełko. To nie jest, że ona tu narobiła, tylko to nakapało tutaj. Dobrze, że do przodu spływało, to przynajmniej reszty nie ma umorusanej. Dobra, już się im tu nie sprzątam. Już przez tydzień się zdążyło nabałaganić. Kura! Czy ty jesteś normalna? Wychodź stąd. Wszyscy chcą do tej łatki się pchają. Medek, kury, wszyscy. Trzeba uważać. Dobra, smacznego. Ten już coś tam sobie dziubie. A my lecimy dalej, bo dzisiaj niedziela, to spacer z Edkiem. Kur i resztę ekipy nie puszczam na razie na zielonkę. Dopiero przed wieczorem, bo mi przyszło to ostrzeżenie, że tu wkoło mnie po lasach rozsypują te szczepionki na lisy, żeby uważać na zwierzęta. Perełkę też próbuję upilnować w domu, ale to jest trudne. Wnosiłem dzisiaj zakupy i mi wyleciała.
Muszę jej poszukać, może zaraz przyjdzie, mam nadzieję, ale tak to też staram się ją mieć zamkniętą. Chociaż perełka to tam, mam nadzieję, żeby nic nie zeżarła, bo ona jest bardzo wybredna, ale kury by mogły pewnie zeżreć. A jak je puszczę teraz w dzień, szczególnie jak jest gorąco i słońce, to one zaraz idą do lasu i to naprawdę one potrafią tym lasem kilkaset metrów przejść. Bo podejrzewam, że tam wkoło płotu to mi nie sypią tej szczepionki, tylko gdzieś dalej. Ale no, lepiej pouważać parę dni. Puszczę je przed wieczorem, to jeszcze zdążą sobie podziubać, a dzisiaj i tak miały dawkę zieleniny z warzyw. Edziu nie jest zamknięty w końcu. Kojec cały czas otwarty, tylko on tutaj na upały ma jakąś taką swoją ulubioną teraz miejscówkę. Chyba tam w miarę ciasno ma, ale bardzo lubi tam leżeć. I to ma, wiecie, całe podwórko do dyspozycji wszędzie. Na tarasie, na kafelkach, pod stołem, gdzie chce, jak chce, to i do domu wejdzie. A ostatnio najbardziej tutaj lubi. Nie wiem czemu, może trochę te deski go chłodzą, może trochę ten płot, no lubi się tu wciskać ostatnio, że nie wiem. Dobra Edziu, przemęcz się jeszcze trochę z tą starą budą, trochę z wyświetleń z YouTube'a uzbieramy i już upatrzyłem dla ciebie nową budę. Tylko kawałek drogi trzeba będzie ją przywieźć, jak nie będę miał jakiegoś większego samochodu jeszcze, a pewnie nie, to się wypożyczy busa na dobę i się przywiezie. Kury dalej nie rozpracowały dziobania z kolby, ale spokojnie, jak nie rozpracują, to im to ten. Jak obeschnie, to biorę te kolby albo się przemieli z kolbami, jak będę miał u kogo. No mielona najlepsza kukurydza, do paszy też zawsze daję mieloną, nawet wam pokażę jaką, bo tutaj mam w beczce, to kury super ją lubią. O, może trochę widać. O, widzicie, taka pognieciona ta kukurydza, jak całe ziarka to malutkie. A większość to taka pognieciona, macie się, częstujcie. Nie wiem, z ziemi zawsze im bardziej smakuje niż z karmidła. Bocianek, a co ty, w kurniku siedzisz? Pewnie ci za gorąco na dworze, w tych twoich szarawarach, czy jak to się mówi, na te twoje portki. Całe towarzystwo już puszczone na zielonkę, bo już trochę czasu minęło, poczekałem Zetkiem, żeby to najgorsze słońce minęło. To teraz można iść na spacer, a nie wziąłem smyczy. Tak myślę, co on nie biegnie do bramy, a ja przecież smyczy nie mam. To skąd ma wiedzieć, że na spacer idziemy? Bocianek, pilnuj tutaj wszystkich, żeby za daleko do lasu nie chodzili. Edziu, na spacer idziemy. Edziu, na spacer. Widzicie, jak rozumie, co się do niego mówi? Powiedziałem na spacer, już pod bramę pobieg. I czeka na mnie, bo wie, że pod bramą trzeba smycz zapiąć. Na targu dzisiaj jeden pan mnie rozpoznał, który miał ze sobą silki, naprawdę takie przepiękne kurki. Miał takie, co mi się bardzo podobają, silki gołoszyjki. Jak się uda, to tutaj wam wrzucę zdjęcie, jak jakieś znajdę na internecie, bo nie robiłem na miejscu. I pan mnie rozpoznał z filmów. Chyba z trzecia taka sytuacja w życiu, żeby ktoś mnie poznał tak o, z filmików i na żywo mnie spotkał. Bardzo mi miło. Żałuję, że nie wziąłem numeru telefonu, bo pan nawet chciał mi dać kurkę, ale nie, no teraz to na takie rasowe, eleganckie, to bym musiał zrobić osobny wybieg i może nawet osobny jakiś kurniczek, bo to bez sensu, żeby je wszystkie kury pławiły, taką sileczkę kury, koguty, żeby wszystkie te różne pławiły, to już trzeba by było dobrać. Ale jak pan to ogląda, mówił pan, że ogląda gnioty, może napisać w mailu, to na przyszły rok bardzo chętnie bym kupił od pana jajka lęgowe, tych silek gołoszyjek, jakby pan miał. Także mail w opisie. Żałuję, że na miejscu nie wziąłem, ale o, widzicie, nie pomyślałem. Rzadko mam taką sytuację, żeby ktoś mnie rozpoznał i to takie zaskakujące dla mnie, ale pozdrawiam serdecznie. Kurki naprawdę przepiękne. Teraz temat wszelkich zbiórek, zrzutek, patronatów, donate'ów, bo co jakiś czas się przewija w komentarzach, to tak zbiorczo w jednym odpowiem, bo się tak pojawia, zrób zrzutkę na busa, na ogrodzenie, na to, na tamto. Póki co nie planuję żadnych zbiórek, zrzutek, patronata nie będę zakładał, a póki co jakoś sam daję radę. Dwie ręce sprawne mam, co prawda dwie lewe, ale jakoś tam na siebie zarobię. Teraz wyświetlenia trochę lepiej idą na YouTubie. To już o, na budę dla Edzia będzie. Już mam upatrzoną taką elegancką, naprawdę. Może się uda zamówić w tym miesiącu. To akurat w przyszłym miesiącu pewnie by była gotowa. By się odebrało, to na zimę będzie miał luks. A, parę osób wpłaciło przez YouTube'a. Tam jest taka opcja. Nie wesprzyj, tylko chyba podziękuj. Bardzo serdecznie dziękuję.
za te wpłaty, ale naprawdę nie trzeba, jakoś sobie radzę. Co chciałem powiedzieć, że aha, ja mam wszystkie te opcje włączone na YouTubie, bo ponoć zasięgi są trochę lepsze, gdzieś tam częściej ten film jest promowany. Nie wiem, czy to prawda, ale teoria jest jak najbardziej logiczna, bo YouTube zawsze sobie jakąś tam prowizję ze wszystkiego bierze, no to tam ciut bardziej może promować, wiecie, częściej proponować na przykład nowym widzom filmy, gdzie ktoś ma te wszystkie opcje włączone, niż te, gdzie ktoś ma wyłączone. Dlatego to jest włączone, ale naprawdę nie trzeba mi nic wysyłać, no chyba, że śpicie na pieniądzach albo pieniędzmi w piecu palicie, no to tam jedną szuflę zamiast do pieca to możecie mi podesłać. Dziękuję za wszystkie rady w sprawie busa i tak pomału mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem byłby Lublin z tym silnikiem 2.4 bez turbo. Z tego co poczytałem, jest tani w naprawach, taki wół roboczy, nie powinien się jakoś specjalnie sypać i za takim się rozglądam, ale to chyba jeszcze trochę potrwa, chyba lepiej dozbierać parę groszy więcej i kupić w lepszym stanie niż takiego gruza albo jakoś mocno skorodowanego, bo ze mnie mechanik, jak dobrze wiecie, żaden, a potem co chwilę jeździć albo co chwilę, żeby był niesprawny, no to szkoda. To jeszcze poczekam, to się nie pali z tym busem, na razie można pokombinować tam jako pobudę, czy coś się będzie jechało, to się wypożyczy najwyżej, no ale z czasem dobrze by było mieć tutaj drugie auto i też jak przyjdzie zima, dobrze mieć jakiś inny środek transportu, bo naprawdę jak z godzina na warsztacie, to jest tutaj bieda, ani do roboty, ani do sklepu. No do sklepu jeszcze 5 km, to dałoby radę jakoś tam nawet na piechotę pójść. No, jak trzeba, to trzeba, ale do roboty to już problem, bo ponad 30 km i nie ma żadnej opcji dojazdu. Tu nie ma żadnego PKS-u, niczego. Nic do mnie nie dojeżdża kompletnie, więc nie ma jak się dostać. Trzeba by się prosić za każdym razem sąsiada albo kogoś, żeby podrzucił. No a to jednak jest kawałek drogi, więc taki awaryjny środek transportu i zawsze coś przewieźć, dlatego tak się zastanawiam nad tym dostawczakiem, ale chyba jeszcze z 2-3 miesiące sobie pozbieram jakiś grosz, żeby w trochę lepszym stanie kupić, ale chyba Lublina 2.4. Aha, no i kolejna sprawa, no mogę po niego jechać, jak ktoś do mnie wpadnie, bo trzeba na dwóch kierowców po niego jechać. Jednego widziałem nawet fajnego, ale 100 km ode mnie i nie mam tam za bardzo jak się dostać, bo to też w takim miejscu bez komunikacji on jest. No ale to na spokojnie. To się z tym nie pali, nie śpieszy, ale dziękuję za rady i tak już wiem, za jakim modelem się rozglądać. Też co jakiś czas się pojawia temat, żeby sobie kozę, czy jakieś świnki wietnamskie, czy krowę nawet niektórzy piszą, zainstalować na bazie, ale wszystkie te większe zwierzęta niestety trzeba rejestrować, a mi nie bardzo się chce za tym chodzić. Ja jestem, wiecie, uczulony na załatwianie czegokolwiek po urzędach. Tak nawet ostatnio się zastanawiałem, czy jakbym chciał sobie jakieś rasowe kurki pohodować i je móc legalnie sprzedać, to też chyba to trzeba gdzieś zgłaszać, rejestrować jakieś hodowle. Bym musiał o tym poczytać, ale żadnych zwierząt póki co nie planuję. Już tych mniejszych jest dużo. Póki co wystarczy. No, na razie też nie planuję nawet kur więcej, bo pomieszczenie jest za małe, no teraz jest na styk, jeszcze te gęsi, kaczki nawet tam się spokojnie mieszczą, bo one są na ziemi, na grzędach jest jeszcze trochę miejsca, nie ma aż takiego ścisku, ale więcej to już nie, więcej to już by było ciasno. Ewentualnie kiedyś tak właśnie myślę, jakieś ciekawe kurki ozdobne, to może by im się postawiło jakiś taki mały drugi kurniczek, ale to takie, wiecie, koguta i ze trzy kurki, jakiś taki wybieg im się ogrodziło, ale to nie w najbliższej przyszłości, tak kiedyś po prostu głośno myślę, albo jakieś gęsi ciekawe gdzieś tam puścić na podwórko z przodu i jakąś osobną budę, ale o, te mają osobną budę i tak się zmrowiły do kur, ze wszystkimi chcą chodzić, no to zwierzęta stadne jakby nie było. Kolejny temat, który się pojawia od dawna, chyba pod prawie każdym filmem, kiedy chodzę z Edziem na spacer. Dlaczego po lesie chodzę z psem na smiczy? Przecież nie może się wylatać i to mu na pewno przeszkadza i on się męczy i tak dalej. Edziu, męczysz się bardzo? A propos smyczy, powiem wam, że z tej jestem całkiem zadowolony. Edziu się już na tyle do niej przyzwyczaił, że idzie sobie przede mną. Tak kombinuje, żeby w drzewa się nie plątać. Jak coś chce obwąchać, tam się załatwić, zaznaczyć teren, to mu spokojnie czasu starczy, zanim ja spacerkiem do niego dojdę i wrócę, to on zdąży. I teraz patrzcie, o, jak teraz dojdzie do końca, ja się na przykład zatrzymam
już nie ciągnie dalej, o, mogę się cofnąć i on się zaraz zmrowi, że o, już w tą stronę. Dobra, Edziu, idziemy dalej. No i sobie idzie pomału, jak mu się kończy ta smycz, już czuje nawet delikatny opór, to albo zwalnia, albo się zatrzyma. No wygodniej zdecydowanie się chodzi z tą smyczą niż z tą króciutką. Jemu wygodniej, mi wygodniej i ona przez to, że się wciąga, to nie plącze mu się między łapami, a tamta, mimo że była krótka, to w kółko się zaplątał, to tam wiecie, pod nogą mu przechodziło jedną, drugą, to się zakręcił, gdzieś mu się zaplątała, a z tą nie ma takich problemów. Dziękuję za rady wszystkim. Też piszecie, żeby szelki mu zakładać na spacery, bo na tej obroży jest mu niewygodnie. Edziu, wygodnie ci czy nie na tej obroży? Nie ma tragedii, bo on już tak nie ciągnie, jak był młodszy. To tam się tak nie przydłuża jak kiedyś. No pomyślę, może jakieś, no ale to takie wiecie, żeby je bardzo łatwo i szybko zapinać, rozpinać, żeby on w tych szelkach po podwórku nie chodził, bo będą się z niego śmiały tutaj wiejskie psy inne. Też często piszecie, żebyście chcieli, żeby gnioty były dłuższe. Też bym chciał, żeby były dłuższe, ale to trzeba by było mieć więcej czasu. No najbardziej to mi czasu brakuje i szczególnie teraz będzie brakowało, bo dni będą krótsze. Ciężko będzie coś nagrać, jak będę wracał z roboty, bo już będzie po prostu ciemno. A no co, urlopu koniec dzisiaj. Trzeba znowu do roboty jeździć. No i będzie jeszcze mniej czasu. Czyli póki co najprawdopodobniej dłuższe nie będą. No tak jak się uda, jak będzie jakiś wolny dzień, to się postaram robić trochę dłuższe, ale nie obiecuję, że będzie ich sporo, nawet wręcz przeciwnie, może być w najbliższej przyszłości, no bo będzie jeszcze mniej czasu niż było. On tutaj to zawsze coś wywącha, nie wiem czemu. Może tu lata, no, latają jakieś pieski czasami, zaznaczą teren i on musi obwąchać. A ja tak chodzę, chodzę, gadam z wami, nawet jednego mlecza jeszcze nie zerwałem. O. Edziu, mlecza poszukaj, bo zaraz trzeba wracać do chałupy. No tego to się nie spodziewałem. Elegancki grzybek. Na jajecznicę taki jeden to mi starczy nawet. I kolejny grzybek, jaki ładny. Teraz to na jajecznicę będzie na pewno. Edziu, czekaj, bo tu grzyby są. A, z tą smyczą wam nie dokończyłem tematu. Akurat pani jechała na rowerze i się pytała, czy ją nie chapnie, Edziu. No ale że był na smyczy, to choćby chciał, to nie miał szans. Ale nie, nie był w ogóle zainteresowany. Na szczęście nie interesuje się on rowerami. Niektóre psy tak ganiają za rowerem i to jest nawet o tyle niebezpieczne, że ktoś się może po prostu przewrócić, bo czy się przestraszy, czy kierownicą odbije, czy pies trąci, to zawsze jest niebezpieczeństwo. No to jedna rzecz, jakby ktoś właśnie jechał na rowerze. Tutaj u mnie co jakiś czas konno jeżdżą. Jakby taki Edziu konia spłoszył, to naprawdę może być nieszczęście. To kolejna rzecz, dlaczego po lesie z nim chodzę ze smyczą. On nie ma tak źle, bo po podwórku sobie polata, także on nie jest, że całe życie skrępowany, w sensie, że tak pies w bloku, no to w bloku ma ciasno, potem na spacerze też tylko na smyczy, a ten po podwórku ile chce, to się wybiega do tego ruchu, to mu nie brakuje. Już widzę, chyba nawet mu się nie chce za bardzo chodzić dzisiaj, bo już taki spokojniejszy, a i gorąco dzisiaj, no ale mniejsza z tym. Kolejna rzecz to grzybiarze. Często przyjadą, na przykład tam wiecie, taka typowa rodzinka, dziecko albo dwójka, jakiś mały piesek, York albo inny tam maltańczyk i lata sobie luzem po lesie. Edziu, niestety albo stety, w większości obcych psów nie lubi, że tak powiem delikatnie. Zdarza się, że lubi, ale zwykle nie lubi. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. To nie ma żadnej reguły, ani wzrostu, ani wielkości. Może też zależy od zachowania tego drugiego psa. Pewnie tak, bo zdarza się, jak drugi pies już z daleka się cieszy na jego widok, to i on się cieszy. Więc pewnie to tak, a jak jest jakiś nieufny albo wystraszony, no to potrafi się Edziu uruchomić niestety. No ale to i dobrze z drugiej strony, bo jak są jakieś psy, co latają po lesie, to odgania ile może, a one niejednemu już tutaj kury brały, nie? Takie albo dzikie psy, albo ktoś wypuścił, albo komuś z podwórka uciekł. No zdarza się różnie. Są też ludzie, którzy po prostu boją się psów, czy tam nie życzą sobie, żeby do nich podbiegał, szczególnie jak nie znają.
Edziu za mały nie jest. Tak, to kogoś podbiegnie z impetem, to się naprawdę można przestraszyć. To nieraz jak u mnie byli goście, na przykład się kręcili po podwórku i Edziu do nich podbiegł, to sami się przestraszyli, mimo że go znają i wiedzą, że do ludzi on nie jest raczej agresywny. Co ty tam zwąchałeś znowu? Gdzie ty idziesz na te pole? Chodź, do domu już słońce zaraz zajdzie. Już po 6 jest. Albo tam jakiś zwierz gdzieś chodzi pewnie. Coś tam wyczuł. Chodź. No, także w takich miejscach, gdzie różnych ludzi można mijać, to ja smycz zakładam. Nieposionym. Edziu. Nieposionym. O, kilka osób zauważyło, że ostatnio miniaturki robię. W końcu. Bo wcześniej mi pisaliście nieraz, żeby robić jakieś w jednym stylu, czy tam jakieś logo sobie zrobić, zawsze wrzucać, bo tych miniaturek na YouTubie się dużo wyświetla, a tak będzie od razu widać, że film ode mnie. No i te ostatnie miniaturki możecie sobie spojrzeć, czy tą dzisiejszą, o ile zrobię jakąś, mam taką nadzieję, no to w takim stylu chyba będę robił. Szybko to idzie, tam 3 minuty roboty i gotowe. A jeżeli to tam wam pomaga do mnie trafić, czy tam zaoszczędza wam trochę czasu w szukaniu, to mogę robić, no to nie jest dla mnie problem, możecie napisać, czy takie lepsze, czy takie jak były, czyli po prostu klatka wycięta gdzieś tam z filmu, czy takie jak teraz są. Grzybów sobie parę zebrałem, a mlecza dla królików ani jednego, ale spokojnie, mam namierzone, bo widziałem ładne, jak szliśmy w tą stronę, ale wiedziałem, że będziemy wracać tą samą drogą, to nie zbierałem, bo po co nosić, teraz zbierzemy. O, kolejna rzecz, która się przewija, kiedy będzie live? Live będzie, jak sobie okulary nowe zrobię. W sensie już mam zamówione, czyli jak przyjdą, za parę dni powinny być już ten live. To miał być chyba i na 15 tysięcy subów, na 20, już 25, 26 chyba jest już nawet dzisiaj. Czy tam nawet trochę więcej. Także wypadałoby jakiegoś live'a zrobić. No to może jakoś w przyszłym tygodniu by się udało. Tak kombinuję, jak tu zrobić, może z telefonu i na dworze by się posiedziało, na tarasie. To zawsze lepiej niż w chałupie. Coś się zawsze pozbierało, nawet koźlarza jeszcze znalazłem, czy dwa. Ale Perełka, co ty tu robisz? Chodź do chałupi. Szczepionki tu jakieś rozrzucają. Chyba, że to sobowtór Perełki, ale nie. Perełka, Perełka, nie chodź za drogę, bo jeszcze odpukać, co cię tu trąci. Lepiej, żeby nie. Gdzie Perełka do lasu? Do chałupy chodź. Dobra, Edziu, wracamy. Ona przyjdzie. Jak się zmachał Edziu, odpiąłem mu smycz. Nawet nie poleciał biegiem, tylko idzie pomalutku. No trochę kilometrów dzisiaj zrobiliśmy. A kury już plandekę zgrabiły. Jak wychodziłem, to chyba była normalnie. A tutaj widzę, już ją poprzerzucały do góry nogami. Chyba, że to wiatr, ale w ogóle nie ma wiatru dzisiaj, to wątpię. To pewnie bocianek to wszystko już wywalił. Chodź Edziu, zielonki tam i królikom, o. Miska nawet do góry nogami. Co się tu wyprawia? Malutka, masz trójeczkę? Masz, cała trójeczka jest. Edziu już łatki. I co, trzyma to? Trzyma zaworek. Nie ubywa jakoś specjalnie. Chodź czarny, dostaniesz tutaj smakołyków. O, tu ci włożę. Ty to zielonkę lubisz. Może się nauczysz obsługiwać w końcu te karmidło. Łatka też już dostała, niech sobie zajada, a czarny pomału się uczy z tego korzystać. Nawet nieźle mu idzie. I patrzcie, ile grzybów nazbierałem przy okazji. Na jajecznicę, jak dla mnie jednego, to starczy na pewno. No w końcu przyszła z lasu. Wchodź do chałupy, ja cię zamykam na noc, żeś tam nie łaziła. A Edziu tu będzie drzwi pilnował, żeby nie wyszła. Dobra? Nie puszczaj Perełki, bo ona chodzi do lasu, a tam jakieś szczepionki rozrzucają. Przyszło mi na telefon, żeby zwierząt do lasu nie wypuszczać. Wszyscy są? Jak któraś nie ma koleżanki po lewej albo prawej, to niech krzyczy. Bocianek jest tu na swoim posterunku. Trzeba malutką namierzyć. Patrzcie, malutka i cała trójeczka obok niej. Ładnie to wygląda. Dobra, te Pereliczki są wszystkie trzy. Tutaj są chyba dwie. Dwie tu są. Jeszcze jedna gdzieś powinna być. Gdzie jesteś? Jesteś tutaj. Ona jedna tutaj lubi, dwie tam. Krzywulec na posterunku. To chyba wszyscy są. Znaczy oprócz kaczek i gęsia, ale one to ostatnie przychodzą.
Kaczki i gęsi zawsze ostatnie, ale jeszcze jakieś pół godzinki do godzinki i też się same zajdą do kurnika. Już w ogóle nawet gęsi nikogo nie muszę zaganiać. Same wchodzą, czekają tylko aż drzwi zamknę. Ale jajek dzisiaj dużo. Właśnie pozbierałem 16 sztuk. Tyle to chyba nigdy tu nie było. Jeszcze jedno mi się stukło, jak zbierałem. Pewnie kurka miała pierwsze jajko, bo tylko dotknąłem i popękało. Strasznie delikatna skorupka. Ale no elegancko, dobry obiad dostały i od razu jak się ładnie niosą. A tak naprawdę to, no to może też przyczyna, ale część młodych kurek zaczyna się nieść, bo one tegoroczne już mają akurat z pół roku, może trochę mniej niektóre i zaczynają się nieść, także elegancko. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnam, bo lecę poskładać materiał. Chyba całkiem długi gniot dzisiaj wyjdzie, trochę się rozgadałem, a chciałbym zdążyć go złożyć przed meczem. Chociaż ten mecz, jeżeli chodzi o piłkarzy, z Albanią grają, to tam może być ciężko na wyjeździe. Wiecie, to oni to z wyspami owczymi się męczą. Aż wam powiem, pełno moich znajomych to kibicowało tym wyspom owczym, bo to, co nasi grają, to jest tragedia. Wszyscy narzekali na tego, no nie wszyscy, ale dużo ludzi. Na trenera Michniewicza. Tu się okazuje, że to dobry trener. Szwedów ograliśmy z grupy, wyszliśmy na Mistrzostwach Świata, a teraz przegrywamy z Mołdawią, a z Wyspami Owczymi się męczymy. I dopiero w końcówce im bramkę wbiliśmy i to jakimś przypadkowym karnym, który tam Lewandowski, nie wiem, czy on się czasem nie zatrzymał, jak leciał do tego karnego, a teraz to ponoć nie wolno się zatrzymywać. Chyba lepiej siatkarzy obejrzeć. Oni to przynajmniej wszystko wygrywają i nieźli są, naprawdę. Teraz to im idzie. No dobra, nie przedłużam. Lecę to poskładać, ja się z wami żegnam. Te gęsi się z wami żegnają, kaczki się żegnają. Gęsi to lubią mówić do kamery. Na razie, cześć, do zobaczenia jutro.